się tu. Piękne sukienki, kurtki. Cieszę się, że tutaj Cię zaprosiłem. No wiesz co, ja się zastanawiam, właściwie czemu? Bo chcę się ubrać. Patrzcie, strój cieszyński, regionalny i myślałem, że tutaj ale coś znajdę. Ale to byś musiał kopyca. To. Jakieś kierpce? Kierpce? Nie. Nie, to z tych butów to kierpców też nie wiemy. Tu możesz. Ponożki. A co to znaczy? Ponożki, ale to bardziej do mnie niż do Ciebie. Ja nie chcę termo. O, jest Tomek. Super. No to w takim razie możemy nagrać koncert życzeń Stella przy okazji. Dobra, także witamy Państwa serdecznie. Jacek Pożycki, Małgorzata Sztyler-Furmaniuk. Tak. Dzisiaj są my na targowisku miejskim w Cieszynie. Jacek ma jakąś niespodziankę do nas, którą mam nadzieję nam od razu wyjaśni, o co chodzi. Tak, zaraz wyjaśniam w takim razie może teraz już. Proszę Państwa, wiersz, który znajduje się w tym tomiku, piękna cieszynianka na okładce. Widziałaś cieszyniankę już w tym roku na żywo? Oczywiście, w Lasku Miejskim pełno tego. Tak, właśnie widziałem, że zbierałaś i... Nie zbierałaś, no jak zbierałaś? Cię kopnę w kostkę, będziesz miał. Proszę nie kopać w kostkę, oczywiście cieszynianek nie zbieramy, bo są pod ochroną. Tak. Tylko tak trzeba podziwiać. My też jesteśmy pod ochroną. Przynajmniej ja tak czasami sobie myślę. Na Cieszyńskim Targu, proszę Państwa, to jest tytuł wiersza, który przeczytam zaraz, a autorem jest pani Krystyna Kurzyca. Gdzie spojrzeć? Stragany. Ławy pełne różnorakich towarów. Kolorowe stosy poukładanych rzeczy. Pod stertą nowoczesnych zabawek schował się drewniany konik, zawstydzony wysoką ceną. Na metalowym drucie kołyszą się z wdziękiem oblepione piórkami ptaszki. Mają nadzieję ukryć plastikowe brzuszki. Wszędzie mnóstwo ludzi. Jedni oglądają, drudzy coś przymierzają, inni wychodzą z zakupami, mieszanina wielu głosów, zlewająca się w całość. Przebija język czeski. Często sprzedawcy zachęcają potencjalnych klientów w tym języku. Na pytanie, jaka cena, odpowiadają pytaniem. W koronach czy w złotówkach? Opodal stoi grupka mężczyzn. Rozbawieni głośno rozmawiają. Zabłąkany mały piesek poznał wśród stojących swego pana. Biegnie, radośnie szczeka, chce się przytulić. A może skoczyć panu na ręce. Tak samo jak w domu. Wtedy pan się zawsze cieszy. Nagle co to? Oj, boli. Pan z przekleństwem na ustach odepchnął go mocnym kopniakiem. Piesek, koziołkując, schował się pośród straganów, liże bolącą łapkę. Donośny śmiech mężczyzn potęguje krwioobieg skamieniałych sumień. Przepiękny wiersz, wywiedzione Stella, to tytuł tomika, ale żeś to, powiem Ci, tak dobrą akurat na dzisiejszy dzień, na nasz koncert, także trafione w dziesiątkę. Także przechodzimy teraz do życzeń. Pierwsze życzenia dla pani Jolanty Warsińskiej z okazji 50. urodzin. Jasnych i radosnych dni, romantycznych zachodów słońca, bystrego i kreatywnego umysłu, sił, by sprostać codzienności, dobrych ludzi wokół, niegasnącego uśmiechu na twarzy, a przede wszystkim wiele zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Tego wszystkiego życzą przyjaciółki Jola i Gosia z rodzinami. 28 kwietnia urodziny obchodzi Barbara Lach. Z okazji Twego święta życzę Ci kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych miłości i radości, ciągłego uśmiechu na twarzy, jak również tego, abyś potrafiła się cieszyć życiem w każdym jego momencie. Dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla Barbary Lach od koleżanki Jadwigi z rodziną z Cieszyna. W przyszłym tygodniu urodziny obchodzą Paulina i Marcin Tomanowie z Cieszyna. Z tej okazji najserdeczniejsze życzenia, wielu łask Bożych, zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń życzą koleżanki i koledzy z pracy. Z okazji 10. urodzin wnuka Aleksa Borkowskiego, mieszkającego obecnie w Szwecji, gorące życzenia zdrowia, szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń życzy babcia Halina i Grażyna, dziadek Franek oraz prababcia Wanda i Wronka oraz chrzestny wujek Marcin. W poniedziałek 29 kwietnia urodziny będzie obchodził Janusz Legoń, dyrektor i współorganizator Festiwalu Teatralnego Bez Granic. Z tej okazji cały portal OX.pl składa panu najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wielu sukcesów osobistych i zawodowych. Do zobaczenia na teatralnej scenie i jak najliczniejszej widowni. Przyszły również do nas na naszą pocztę takie życzenia albo pozdrowienia.
przeczytam je w całości. Z okazji spełnienia się życzenia, które było moim marzeniem, czyli pójście na pielgrzymkę do Krakowa Łagiewnik, jestem szczęśliwa i bardzo dumna, że pomału marzenia się spełniają. Wierzcie mi, kochani, to Wasza zasługa i chciałabym Was serdecznie pozdrowić. Kasia Wojtkiewicz. Też Panią serdecznie pozdrawiam. Na dzisiaj to już wszystko. Pięknie dziękujemy. Przypominamy nasz adres mailowy. Przysyłajcie życzenia na adres życzenia@ox.pl. Piosenka, jaką mamy dzisiaj dla Państwa, jest piosenką o przyjaźni. Oczywiście wykonawca Stella Paweł Chwastek. A my co? A my idziemy, bo dzisiaj wyjątkowo sobota, także jutro mamy zamiar kapkę poszpacerować i poszukać tych cieszynianek, ale mo niestety być pogoda w kratkę. Także póki nie padzę, my idziemy. Państwu życzymy wszystkiego dobrego na ten weekend i do uwidzenia za tydzień. To co, idziemy słuchać, idziemy oglądać i co robi? Idziemy oglądać cieszynianki. O, tak. Idziemy. To chodźmy. To już nic nie kupimy tutaj chyba. A może coś akurat wybieremy. Może tak. Dość dużo towarów. Bywało więcej. No tak. Rodzimy się sami, bez niby żadnych granic. Czerpiemy garściami, karmieni doświadczeniami. Dążymy do celu, który sami obieramy. Z naszymi ziomkami, nie jesteśmy sami. Połączeni wspólną historią, połączeni wspomnieniami. Wątpimy czasami, czy to wszystko aby na nic. Przez naszych ludzi wspierani dobrymi słowami. A słowa dziewczyny zamieniamy, bo o. Nie podzieli nikt tu nas. Jesteście częścią mnie, ja jestem częścią was. Nie podzieli nikt tu nas. Już od wielu lat tworzymy zgrany skład. Nie podzieli nikt tu nas. Jesteście częścią mnie, ja jestem częścią was. Nie podzieli nikt tu nas. Już od wielu lat tworzymy zgrany skład. Każdego roku perspektywy nabieramy. To nie do wiary, jak szybko dojrzewamy. Teraz widzimy świat mniej czarno-biały. Wynik decyzji przez nas podejmowany. O świecie nieprzejednany, nie zniszczysz tego co mamy. Walczymy wspólnymi siłami, siła w relacjach zadbanych. Tym chcę podzielić się z wami, byście zawsze pamiętali. Prawdziwych doceniali, a nie zostaniecie sami. Nie podzieli nikt tu nas. Jesteście częścią mnie, ja jestem częścią was. Nie podzieli nikt tu nas. Już od wielu lat tworzymy zgrany skład. Nie podzieli nikt tu nas. Jesteście częścią mnie, ja jestem częścią was. Nie podzieli nikt tu nas. Już od wielu lat tworzymy zgrany skład. Nie podzieli nikt tu nas. Jesteście częścią mnie.
ja jestem częściowa z